Cześć i czołem, dobry człowieku. Przypuśćmy, że Ziemia jest płaska i istnieje globalny, czy tam płaskalny spisek globoziemców, którzy utrzymują, że jest kulista, mimo że tak naprawdę jest płaska. Jak długo faktycznie mógłby się utrzymać taki spisek, biorąc pod uwagę ludzką skłonność do plotkowania albo popełniania błędów? Można spróbować to policzyć. To doprowadzi nas bezpośrednio do tego, co się dzieje w FBI, a to doprowadzi nas do testowania włosów na okoliczność występowania w nich narkotyków, a to doprowadzi nas do nagłego nocnego osiwienia. Czy to w ogóle możliwe, aż ostatecznie wylądujemy na długich eksperymentach izolacyjnych przygotowujących ludzkość do podboju kosmosu. Jak to wszystko możliwe? Przekonajmy się. Zaczynamy od spisków. Przypuśćmy, że mam spisek. Mam pewną grupę osób spiskujących, mija czas, no i w pewnym momencie to może wyjść na jaw. Są różne przyczyny, dla których to może wyjść na jaw. Możliwa jest infiltracja z zewnątrz, pisze autor tego badania, ale tu bierzemy pod uwagę z wewnątrz, czyli kogoś gryzą wyrzuty sumienia, ktoś po prostu jest plotkarzem, ktoś popełnił błąd, wysłał maila nie do tej osoby, co trzeba, więc jaka jest logika tego chłopa? Bierzemy trzy przypadki, to jest mała próba, ale to jest taka bardziej zabawa. Bierzemy trzy przypadki, kiedy spisek wyszedł na jaw. Spisek tutaj rozumiany w bardzo ogólny sposób, gdzie mamy ludzi posiadających pewną władzę, pewną wiedzę, wykonujących jakieś działania, które są niejawne, którzy aktywnie uniemożliwiają wyjście na jaw wiedzy o tych działaniach. Przykłady, żebyście od razu wiedzieli, o czym mowa, trzy główne. Szpiegowanie Amerykanów przez NSA, przez tę agencję amerykańską NSA, czyli no nie było wiadomo przez długi czas, dopóki Snowden tego nie ujawnił, jak wiele informacji o Amerykanach zbiera rząd. Eksperyment Tuskegee, to było od lat 30. robione, też przy wiedzy rządu amerykańskiego. Ludzie byli celowo nieleczeni z syfilisu. I trzeci przypadek, FBI przez długie lata stosowało kiepskie metody w badaniach laboratoryjnych, czasami, żeby celowo znaleźć na kogoś dowody. I to też wyszło na jaw, był człowiek, dr Whitehurst, który to ujawnił. No więc okej, więc mamy trzy takie przypadki. Dla każdego z nich mówi ten facet tak, weźmy ile lat to trwało, dopóki ten spisek nie wyszedł na jaw, ilu ludzi najprawdopodobniej mogło o tym wiedzieć, czyli dwie liczby, i z tego nam wyjdzie, jakie jest najbardziej prawdopodobne, jaka jest najbardziej prawdopodobna ludzka skłonność do plotkowania. Bo mogło się to zdarzyć bardzo wcześnie albo bardzo późno, ale zakładamy, że moment wycieku był typowy, najbardziej prawdopodobny. Ale tą niewiadomą, którą chcemy wyznaczyć, jest coś, co on określa jako P. To jest prawdopodobieństwo, że jedna osoba będąca w spisku w ciągu jednego roku kalendarzowego ten spisek ujawni. No i po całej baterii testów statystycznych wyszło mu, że ten współczynnik P wynosi około 1 milionowej. Tutaj dla tych trzech przypadków wyszły mu trzy różne liczby, ale około tam kilka, 1 milionowa. To się może wydawać dużo albo mało, ale można się też pobawić liczbami. Na przykład można zadać sobie takie pytanie. Ok, przypuśćmy, że chcemy się zastanowić, czy możliwe jest sfingowanie lądowania na Księżycu. To jest popularny spisek, on to go analizuje. No to co robimy? Bierzemy liczbę osób, które najprawdopodobniej wiedziałyby o tym, ilość lat, kiedy ten spisek jest utrzymywany, różne dodatkowe założenia, prędkość umierania ludzi. On bierze pod uwagę taką ewentualność, że są odstrzeliwani ludzie, którzy wiedzą o spisku. Bierzemy te wszystkie modele pod uwagę i to P, które wyznaczył, i wychodzi nam z tego długotrwałość takiego spisku. Na przykład, tu jest wykres. To jest prawdopodobieństwo, że spisek dotyczący lądowania na Księżycu wyjdzie na jaw. Czyli 1 to jest pewność, że wyjdzie na jaw, 0 to jest początek, to nam ogólnie rzecz biorąc rośnie. Patrzcie na skalę w latach. On mówi tak, kurczę, biorąc pod uwagę to, co wiemy o NASA, o ilości ludzi, którzy tam pracują, wychodzi mu z jego obliczeń, że maksymalnie udałoby się utrzymywać przez 5 lat spisek dotyczący lądowania na Księżycu. To samo wykonuje dla klimatu, dla szczepionek i dla paru innych spisków. On mówi, kurczę, wygląda na to, że jeżeli przekroczymy kilka tysięcy osób wiedzących, to kilka lat i spisku nie ma. I na końcu przedstawia piękną tabelkę, mianowicie przypuśćmy, że chcecie ukryć przed światem jakąś wiedzę, jakiś fakt. I on mówi tak,
pomyśl sobie, jak długo chcesz, żeby to zostało ukryte. Nie wiem, 5 lat, a ja ci powiem, ile osób maksymalnie może o tym wiedzieć. Czyli dla 5 lat 2,5 tysiąca. Dla 10 lat utrzymywania spisku 1200 osób. Dla 50 lat utrzymywania spisku 250 osób. Ale patrzcie, 100 lat 125 osób. Czyli jeżeli chcę zaplanować spisek stuletni, który wytrzyma 100 lat, to mogę do niego zaprosić 125 osób i jest szansa, że to się utrzyma. Czyli Illuminati, małe grupy rządzące światem, proszę bardzo. Mnie w tym wszystkim zaciekawiło to FBI, szczerze mówiąc, bo o NSA słyszałem, o Tuskegee słyszałem, ale o FBI nie słyszałem. I to mnie skłoniło, żeby się tym zainteresować. Słuchajcie, no ciekawa, jeśli nie przerażająca historia. Przez kilkanaście lat łącznie prawdopodobnie FBI miało bardzo niskie standardy przeprowadzania badań laboratoryjnych do tego stopnia, że facet, który tam się zatrudnił, nazwiskiem Whitehurst, Frederick Whitehurst, zaczął wysyłać maile. Zaczął wysyłać listy, maile. Na zasadzie, to jest dziwne, to mi się nie podoba. On się zajmował wybuchami i eksplozjami, ale największe zamieszanie dotyczyło włosów. Ogólnie rzecz biorąc, historia była taka, że on zauważył w pewnym momencie, że pracownicy tego laboratorium badawczego w zasadzie nie stosują żadnej rygorystycznej metody, a w praktyce można ich bardzo łatwo oszukać. Na przykład wysłał im do badania, ponieważ tam pracował, dał im jakąś próbkę, słuchajcie tam, sprawdźcie mi, czy tam są ślady materiałów wybuchowych i wysłał tam próbkę swojego własnego moczu. Wyszło i przyszła informacja zwrotna, tak, materiał zawierał jakieś wybuchowe materiały, dlatego, że sprawdzili go na obecność mocznika po prostu, który gdzieś tam się może pojawić przy okazji materiałów wybuchowych. No i to jest niepokojące. I on zbierał przez lata informacje na ten temat, wysyłał mnóstwo listów i w końcu zgłosił to, poszedł do mediów, bo w FBI krążyły te jego notatki, jakiś tam Frederick ma znowu jakieś swoje problemy. W końcu poszedł z tym do mediów, poszło między innymi o włosy. Poszło konkretnie o obecność narkotyków we włosach, ponieważ zaczęła krążyć taka plotka w FBI, że jest taki jeden gościu, który pracuje w tym ichniejszym CSI Miami, który może skazać każdego człowieka za narkotyki na podstawie jego próbki włosów. I były tam takie sytuacje, że kogoś złapali i chcieli, żeby w jego włosach znaleziono narkotyki, to wysłali to tego gościa, nazwijmy go Jeff. Jeff zawsze te narkotyki we włosach znalazł. Jak to możliwe? Okazało się ostatecznie, że wystarczy, że jeżeli robisz to źle, to wystarczy zapalić jointa, okadzić nim włosy i wyjdzie z badania, bo teoretycznie powinny, że były narkotyki. Teoretycznie one powinny być myte. I są całe długie standardy tego, jak powinno być wykonywane badanie laboratoryjne włosa na obecność narkotyków. Włosy te powinny zostać starannie umyte. On tego nie robił, albo celowo dopuszczał się zaniedbania, żeby wyszło na to, że dana osoba jest winna. Dużo tego typu rzeczy się działo. Tutaj mamy raport FBI. Oni sami w końcu się za to wzięli, bo media się za to wzięły. No i tam ostatecznie, że oczywiście my się poprawimy, biją się w piersi. Ciekawe, jeśli nie przerażające, zwłaszcza, że tam chodziło o bardzo istotne z punktu widzenia prawnego, ale też z punktu widzenia opinii publicznej przypadki, na przykład bomby tak zwanego Juna Bombera, bombardowania w Oklahomie, takie bardzo znane. Krótko mówiąc, wyszło na to, że oni tam w zasadzie nie za bardzo wiedzą, co robią i niejako wychodzi im to, co ma im wyjść. No i tak sobie czytając o tym, pomyślałem o tych włosach, a konkretnie o tych badaniach laboratoryjnych włosów. Na jakim etapie to dzisiaj jest? Co tak naprawdę da się zrobić, a czego się nie da zrobić? Myślimy kategoriami CSI Miami, tak? Człowiek o twarzy żółwia bierze jakiś włos, mówi, zaraz się dowiemy wszystkiego. Zastanowiło mnie, czego się można dowiedzieć tak naprawdę z jednego włosa. I mam fajne badanie. Analiza mikrosegmentalna. Polega ona na tym, że tutaj w tym wypadku stosowana do sprawdzenia, kiedy dana osoba została zatruta. Jeszcze mówiąc precyzyjniej i konkretniej, chodzi tu o przypadki, kiedy komuś podano tak zwaną pigułkę gwałtu. Są takie substancje, które się podaje człowiekowi, on się robi senny, splątany, nie do końca się kontroluje. No i to jest wykorzystywane w napaściach seksualnych. No, więc tutaj mamy tego typu sytuację. Ktoś się zgłasza. No i istnieją takie metody laboratoryjne, że bierzemy włosy i sprawdzamy je na obecność tej substancji, która występuje w tego typu produktach. I można to stwierdzić, ale, piszą autorzy tego badania,
ale na tej podstawie nie można wyznaczyć, kiedy została ta pigułka podana. I później w sprawach sądowych pojawia się taka argumentacja, no okej, w włosach tej i tej osoby znaleziono te substancje, ale to mogło być 2 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące temu, prawda? Bo włosy rosną co? Włosy rosną powolutku. Włosy rosną niecałe 0,5 milimetra dziennie, czyli no to naprawdę no. Więc co robią ci ludzie? Ci ludzie wychodzą temu problemowi naprzeciw. Analiza mikrosegmentalna to się nazywa, czyli tak, bierzemy włos. Tu jest jakby stara metoda, kiedy albo bierzemy kawałki, czasami się tak robi, kawałki 2-centymetrowe, ale nie wiemy skąd one dokładnie pochodzą. To jest ich analiza mikrosegmentalna. Bierzemy cały włos od korzenia aż do tak daleko, jak chcemy sięgnąć i tniemy go na kawałki długości 0,4 mm. 0,4 mm, niecałe 0,5 mm, czyli mniej więcej jednodniowe kawałki. Każdy kawałek starannie osobno opisujemy, skąd pochodzi i każdy z nich osobno badamy na okoliczność występowania różnych substancji, ale robimy jeszcze lepiej. Wykonujemy własny eksperyment, czyli w odstępach 2-tygodniowych wcześniej podajemy temu człowiekowi pewną substancję, żeby zobaczyć, w jakim tempie dokładnie rośnie jego włos. Czyli w sytuacji, i to potem wychodzi. Wygląda to dokładnie w ten sposób, że tu mamy włos tej osoby, tu mamy zawartość substancji w każdym kolejnym mikrosegmencie tego włosa. To są dwie substancje testowe, podane dokładnie w odstępie 14 dni. Tutaj widać moment, kiedy to trafia do włosa, potem mija 14 dni, druga dawka trafia do włosa. Tutaj w przypadku tej jednej konkretnej osoby 17 segmentów, to jest dokładnie 14 dni, w związku z czym możemy wyznaczyć, to jest ta substancja stosowana w pigułkach gwałtu, w związku z czym możemy sprawdzić, kiedy ta osoba dokładnie przyjęła tę substancję. No tutaj dla celów eksperymentalnych, ale możemy z tego wykonać taką procedurę laboratoryjną, czyli zgłasza się do nas człowiek, który podejrzewa, że coś takiego mu podsypano, no to przeprowadzamy taki eksperyment, wyznaczamy w ten sposób tempo wciągania się substancji we włosy dla dokładnie tej osoby i mamy, oni mówią, że z dokładnością lepszą niż dzień, z dokładnością tam 0,9 dnia, oni mogą powiedzieć, kiedy dokładnie ta osoba otrzymała te substancje. Niesamowite. Jest dużo, dużo, dużo takich badań. Co ciekawe, one bardzo często rozbijają się o to, że nie do końca wiemy, jak rosną włosy. W tym artykule zresztą o tym piszą, że mimo dekad badań, tak naprawdę to, jak rosną włosy, pozostaje do pewnego stopnia tajemnicą. I nic chyba nie ilustruje tego lepiej niż artykuł, na który natrafiłem, na temat pewnego fenomenu. Ciekawe, czy o tym słyszeliście. Chodzi o nagłe osiwienie. Teraz, co to jest nagłe osiwienie? To jest nazywane czasami syndromem Marii Antoniny, na cześć Marii Antoniny, która podobno została schwytana i powiedziano jej, że następnego dnia zostanie stracona, zostanie ścięta i następnego dnia pojawiła się siwa na tym ścięciu. I to się nazywa syndromem Marii Antoniny, czyli nagłe osiwienie w wyniku stresu. Nagłego, jakiegoś takiego no, powalającego człowieka na kolana, człowiek siwieje nagle. Są przypadki anegdotyczne, że w ciągu godziny człowiek osiwiał. No i teraz tak. Moment. Hola, hola, hola. Jakby tak, wiemy, że stres działa na organizm na bardzo różne sposoby. Ba, wiemy nawet, że stres może wywoływać siwienie włosów. Czyli są całe badania nad tym, że te komórki, które są odpowiedzialne za pigmenty we włosach, za kolor włosa, one pod wpływem stresu mogą albo obumierać, albo wolniej funkcjonować. W każdym razie znamy taki mechanizm, że w skali lat człowiek zestresowany może siwieć. Okej, ale moment, hola, hola, włos, powiedzieliśmy sobie o tym przed chwilą, rośnie 0,5 mm na dzień. Czyli przypuśćmy, że spotkał mnie nawet jakiś fenomenalny stres przerażający, to przecież no okej, niech mi będzie, że obumarły mi wszystkie te komórki, ale czy końcówka mojego włosa może osiwieć? Jakim cudem? Przecież tam jest ten pigment, który został wyprodukowany wiele miesięcy temu. Moment. Autorzy tego badania postanowili wziąć się z tym pytaniem, przejrzawszy literaturę medyczną od XIX wieku do dzisiaj w poszukiwaniu takich przypadków. I to jest normalne badanie dermatologów, trichologów i psychiatrów, którzy znaleźli łącznie w literaturze naukowej 196 przypadków nagłego osiwienia, z czego 44 były, oni to nazywają authenticated, czyli potwierdzone, a mianowicie osoba pisząca ten artykuł widziała te włosy
przed i po. Czyli mamy 44 przypadki w literaturze medycznej, kiedy zostało stwierdzone i opisane w literaturze naukowej nagłe osiwienie. Jakiego typu to są historie? To są niesamowite historie. To znaczy, ja bym mógł tutaj siedzieć i opowiadać wam 15 minut same te historie. Są bardzo interesujące. Na przykład 38-letnia kobieta, która nagle osiwiała z powodu wylewu. Czyli zdarzył się wylew w krwi do mózgu i została przyjęta do szpitala z czarnymi włosami, długimi czarnymi włosami. Następnego dnia rano miała już część siwe. Była tam w tym szpitalu ileś dni i po tygodniu połowa już jej włosów była siwa. Dalej, siwienie brwi, siwienie rzęs, nagłe osiwienie rzęs. Jest przypadek z XIX wieku żołnierza, który został schwytany przez siły wroga. No i no, został chwytany, myślał, że zostanie rozstrzelany, ale jeszcze go rozebrali, żeby go tam zobaczyć, czy czegoś tam nie ma, czy żeby go upokorzyć. W każdym razie no, został rozebrany i na oczach tych ludzi, którzy go tam badali, czy tam co tam z nim robili, osiwiał. W ciągu pół godziny, to jest najszybszy z opisanych tu przypadków. W pół godziny facet osiwiał, rzekomo. Przypadki za przypadkami najczęściej i oni to zaczęli podsumowywać. I teraz co mamy tu wspólnego? Stres. To jest jakby jedno, ale tu nie mówimy o długotrwałym stresie, który podnosi nam poziomy pewnych związków, kortyzolu, jakaś adrenalina, to tam nam się jakieś tam zaczynają rzeczy dziać. Nie, tu mamy nagłą sytuację. Wylew, wypadek, ale też złe wieści. Komuś umarła córka młoda i na pogrzebie pojawiła się już siwa. I to są wszystko przypadki rejestrowane przez lekarzy. Ostatecznie przekonało ich wiele rzeczy, ale między innymi przypadek neurologa, który zrobił następujący eksperyment. I sam się zastanawiam, czy takiego eksperymentu nie wykonać, bo coś zaczynają mi tu ostatnio się siwe włosy na brodzie pojawiać. On zrobił taki eksperyment i go opisał w literaturze, że wyrywał sobie wszystkie włosy siwe z brody. Bardzo dokładnie. Miał brodę kilkucentymetrowej długości i bardzo uważnie i bardzo starannie wyrywał wszystkie siwe włosy. Po czym zauważył po jakimś czasie, że ma nowe siwe włosy, ale całe. Co kilka dni zauważał nowy siwy włos. Ale nie od nasady cały siwy włos. Szaleństwo. Moment. Czy my jesteśmy... Czy to jest jakiś spisek? Czy jesteśmy ofiarami jakiejś zbiorowej halucynacji? Czy my kompletnie nie rozumiemy, co to jest włos? I oni mówią tak. Jest światełko nadziei. Jest coś, co mogłoby to wytłumaczyć. A więc, kolor włosa zależy oczywiście od pigmentów, czyli substancji nadających kolor. I tych się nie da usunąć tak po prostu z włosa. To znaczy, mój włos, bo to są moje włosy, tak? Na początku miałem dokręcane dredy, ale to już są moje włosy teraz. Mój włos ma swój kolor ze względu na znajdujące się w środku substancje chemiczne zwane pigmentami. Okej. Okay. I tego nie usuniemy stresem czy czymkolwiek innym, ale biały włos, czy też siwy włos, może też wyglądać na biały, czy też wyglądać na siwy, jeżeli jego struktura zostanie zaburzona. Czyli bierzemy włos, robimy mu przekrój poprzeczny, zaglądamy do środka, on się składa z różnych warstw. Mamy tam rdzeń włosa, mamy tam taką, to się medulla nazywa, mamy taką korę, jakby różne warstwy. I czasami się dzieje tak, że dostanie się, że osłabia się struktura włosa, dostaje się powietrze. Czyli włos się jakby rozluźnia i w środku znajdują się banieczki powietrza. I taki włos wydaje się siwy. On wygląda na biały, biało-siwy. Bo ze względu na optykę, ze względu na prawa optyki, jakby on wygląda na przeźroczysty, wygląda na białawy. I nie ma teorii, nie ma na to żadnej teorii. Na to, to jest artykuł z 2013 roku, no i no nie ma milionów naukowców, którzy by to chcieli badać, nie ma na to żadnej teorii, ale jest mechaniczne wyjaśnienie. Czyli mogłoby być tak, że jakieś sytuacje bólowe, wylewowe, pobudzenie nerwów wywołuje w jakiś sposób osłabienie tej fizycznej struktury włosa, w jakiś sposób, i one się napowietrzają, o czym mogłoby świadczyć to, że oni opisują przypadki spontanicznego powrotu włosów do pierwotnego koloru. Czyli mamy sytuację, że włos bieleje, a potem z powrotem czernieje. Takie rzeczy tu się dzieją. A w tle tego wszystkiego był stres. Więc postanowiłem o tym stresie poczytać. Wspominałem o tym, że stres wywołuje różne długofalowe zmiany fizjologiczne. I to wiemy o tym. I dużo jest badań, bardzo ciekawych badań nad tym, jak stres, sytuacja niepokojąca, nietypowa, niepewna, wpływa na funkcjonowanie organizmu w długiej skali czasowej. I pomyślałem, że o tym poczytam.
skoro już o tym czytałem w kontekście włosów, to czemu o tym nie poczytać w ogóle? I w ten sposób natrafiłem na Mars 500. Bardzo fajny eksperyment, może o nim słyszeliście. Zamknięto na 520 dni grupę 6 facetów, astronautów, którzy mieli symulować warunki marsjańskie. Oznacza to, że zamknięto ich w Moskwie, w pewnym zamkniętym ośrodku i oni tam siedzieli, nie mogli opuszczać tego ośrodka przez 520 dni i symulowano lot na Marsa. Czyli z czasem na przykład zwiększano opóźnienie w komunikacji z misją, z częścią naziemną misji. No bo 12 minut tam, jeśli dobrze pamiętam, zajmuje światłu czy każdemu innemu sygnałowi dotarcie na Marsa. W związku z czym mieli 25-minutowe opóźnienie, mówią coś i dostają zwrotkę dopiero po 25 minutach. Prędkość światła. To, tamto, siamto, owam, to mieli jedzenie, które zabrali ze sobą i nie mieli żadnego innego nowego jedzenia. Mieli procedurę lądowania. Wykonywali różne badania na miejscu. Mieli tam taką komorę, w której było symulowane środowisko marsjańskie i wdziewali kombinezony i wychodzili tam. Jednym z celów tego badania było sprawdzenie właśnie, jak zareaguje ich umysł. Jakie będą skutki? Oni to nazywają po prostu psychofizjologiczne, czyli dla psychiki, dla fizjologii, czy wyłysieją z tego stresu po 520 dniach. I ogólnie mnóstwo ciekawych wyników, fascynujących wyników. I znowu kolejna rzecz, o której można by zrobić osobny film i chyba go nawet zrobię, bo jest to straszliwie ciekawe. Ogólnie rzecz biorąc tak, wpływ tego środowiska, w którym się znaleźli, na długofalowe funkcjonowanie był nie najgorszy. To znaczy, przede wszystkim tak, udało się eksperyment doprowadzić do końca. Nie było to wcale oczywiste, dlatego że no, nie wiadomo, nie było jeszcze wiadomo, w jaki sposób zachowa się szóstka ludzi, którzy przez 520 lat są ze sobą razem w zamkniętej przestrzeni i przede wszystkim jest ten problem z komunikacją, bo komunikacja jest dla ludzi szalenie ważna i mamy ludzi, którzy bardzo długo, czasami rekordy są w rzędu setek dni. Nie pamiętam teraz dokładnie liczby, ale na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są misje studniowe, dwustudniowe, ale kluczowa rzecz dla tych ludzi, dla ich komfortu, to jest kontakt z najbliższymi. I oni mogą tam sobie zorganizować połączenie, mogą zadzwonić, mogą pogadać. Tutaj nie da się rozmawiać, bo nie da się prowadzić rozmowy, kiedy opóźnienie pomiędzy cześć a no cześć, co u Ciebie, wynosi 25 minut. Więc to rzeczywiście było dużym problemem. Jakoś udało się to przezwyciężyć. Pojawiło się dużo, znaczy pojawiły się zmiany fizjologiczne. Na przykład oni spali coraz dłużej. Pojawiły się takie rzeczy jak takie troszeczkę elementy myślenia paranoidalnego, brak zaufania do ludzi, z którymi się komunikowali. No, dużo takich rzeczy na granicy patologii, ale do żadnego buntu tam nie doszło, chociaż autorzy tego artykułu mówią, że w jednym z podobnych eksperymentów rosyjskich doszło do buntu, czyli ludzie w tej symulowanej stacji kosmicznej przestali słuchać rozkazów płynących z centrali i musieli eksperyment przerwać. Muszę do tego dotrzeć i tego poszukać, bo brzmi to naprawdę interesująco. Czyli do jakichś mocno patologicznych zjawisk nie doszło, ale ludzie zostali wystawieni na ciężkie próby. Akcja serca im się zmieniła. Wzorzec dnia i nocy, wzorzec snu, odpoczynku, no jakieś takie różne rzeczy. Jedna ciekawa rzecz, która okazała się zaskakująco dużym problemem i jedyna rzecz, która właściwie zmusiła ich do w pewnym sensie zmiany parametrów tego eksperymentu i do oszukania tego eksperymentu była taka, że problemem zaczęło być jedzenie. Nie spodziewali się tego. Było tam dużo bardzo różnego jedzenia. I pytali tych ludzi, te szóstkę osób, co chcą, żeby zostało zabrane na pokład tego statku kosmicznego na Marsa. Dla wiadomości, trzy osoby z Rosji, trzech Rosjan, Chińczyk, Włoch i Francuz. Czyli też dania reprezentujące różne kultury, więc wydawało się, że mają to sprawdzone. Przetestowali to wcześniej. Okazało się, że z czasem, z każdym miesiącem, mówicie, to jest 520 dni, to jest półtora roku, tak? Z każdym miesiącem zaczęło tym ludziom coraz bardziej przeszkadzać, że to jedzenie raz, że jest monotonne, a dwa, że nie jest do końca takie, jakie powinno być. Tutaj oni bardzo to opisują ostrożnie, ale musiały być naprawdę bardzo wysoki poziom stresu jednak, bo tam chodziło o jakieś subtelności, że to nie jest tak przyrządzone, jak powinno być, że brakuje jakiejś przyprawy. Umiem sobie wyobrazić, że ktoś chciał mi sprawić przyjemność na przykład i Polak jest na misji kosmicznej, więc weźmiemy pierogi, bo ja bardzo lubię pierogi i są pierogi z mięsem i są tam te pierogi z mięsem, ale na przykład tam w środku jest jakaś taka tania mielonka z takiej najtańszej paści jakiejś, tak? Ja sobie wyobrażam, że po 500 dniach w
w takim miejscu, gdzie szukam sobie jakiegoś sposobu, żeby sobie uprzyjemnić to życie i mam te pierogi, ja sobie umiem wyobrazić, że mogłoby to spowodować klinicznie istotny dyskomfort we mnie. To, że wiem, że mam te pierogi z mięsem i teoretycznie mogę je sobie odmrozić i odgrzać, ale wiem, że to będą paskudne pierogi, że tam będzie najtańsza paćka mięsopodobna i to nie będą pierogi, a gdzie jest moja cebulka w ogóle? I bez cebulki to są suche te pierogi. I słuchajcie, to nabrało tak dużych proporcji, że ostatecznie musieli oszukać ten eksperyment i tuż przed tym momentem, to pod koniec zrobili, kiedy oni już mieli wracać na Ziemię, wysłali im paczkę żywnościową, którą znaleźli na Marsie. Czyli zrobili całą akcję oszukania tego eksperymentu, że słuchajcie, wiecie, właśnie sobie przypomnieliśmy, że po poprzedniej misji marsjańskiej, która była w tym miejscu, zostało takie pudło. Może tam znajdziecie to jedzenie, którego tak wam trzeba. I na tym gruncie marsjańskim zostawili taką skrzynię, oni tam wyszli w tych kombinezonach, wyciągnęli to, o, mój szczypiorek. No, ale to jest problem z tego typu eksperymentami, tak? Bo oni, musieli, to musiała być trudna decyzja. Okej, nieważne. No i w każdym razie eksperyment wyszedł i był o tyle ciekawy, że ponieważ działo się to na Ziemi, można było odizolować pewne czynniki związane ze stresem od czynników związanych na przykład ze stanem nieważkości albo z promieniowaniem kosmicznym. Czyli naprawdę bardzo ciekawe, bardzo fajne ćwiczenie, bo mamy już bardzo dużo danych od ludzi na stacji kosmicznej, że można wytrzymać kilkaset dni w kosmosie. Natomiast tam mieszają się ze sobą czynniki typowo stresowe, związane z zamkniętymi przestrzeniami, z tą samą grupą ludzi, z właśnie stanem nieważkości, z całą tą fizjologią, napływaniem krwi do mózgu i tak dalej, i promieniowaniem kosmicznym. A więc bardzo, bardzo fajny eksperyment. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Dowodzący po raz kolejny, że człowiek może wytrzymać w kosmosie, a przecież to jest jednym z kluczowych argumentów ludzi, którzy mówią, że nigdy nie polecieliśmy na Marsa czy na Księżyc. To, że jest to wszystko fikcją, jest to wszystko spiskiem. Jeden z kluczowych argumentów jest taki, że człowiek nie wytrzymałby przestrzeni kosmicznej. A przecież wiemy, że jest w stanie wytrzymać, więc ten przynajmniej spisek już z dwóch powodów możemy odkreślić. No i tyle. Heja!